Jest z nami trener Arki Gdynia, pan Dariusz Marzec. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie trenerze, proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Co do gry, nie mam słów. Odbył się mecz, był to ciężki mecz. Nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale najważniejsze są 3 punkty i 0 straconych bramek. Także z tego się cieszymy, dopisujemy sobie 3 punkty i jedziemy dalej. Ale można powiedzieć, że to spotkanie znakomicie się ułożyło, bo bardzo szybko Arka objęła prowadzenie. No i tutaj tak zastanawialiśmy się właśnie szybko, że zdobyliśmy tą bramkę, że może za chwileczkę druga i potem już pójdzie. Natomiast szło to bardzo ciężko. Szło to bardzo ciężko, tak jak mówię, nie było gry ładnej w naszym wykonaniu. Troszeczkę słabiej tutaj część zawodników zagrała. I tyle mojego komentarza. A czy w jakiś sposób, też w cudzysłowie, przyczyną może być gra Resowi? Czymś pana zaskoczyła? Znaczy, solidnie, dość twardo grali? Rozmawialiśmy przed meczem o tym. No, zobaczmy, jak Resowia gra na wiosnę. Ile punktów urwała tym drużynom z góry tabeli. Dlatego dobrze, że podeszliśmy do tego meczu skoncentrowani. O tym świadczy to, że nie straciliśmy bramki. I to jest dla nas najważniejsze w tej chwili, że jednak ta obrona jest uszczelniona i nie tracimy bramek, a zawsze uda nam się coś wepchnąć. Teraz kolejne spotkanie już w środę z Sandecją. Czy podobnej gry można się spodziewać, ale też no, efektów w postaci 3 punktów? Ten dystans już się zmniejszył w tym momencie do tego punktu. Jedna wielka niewiadoma, mecz z Sandecją. To jest kolejny przeciwnik, który na wiosnę punktuje. Jak zagrają, tego nie wiemy. Zobaczymy, my musimy patrzeć na siebie. Trzeba teraz chłopaków szybko postawić na nogi i do przodu. Jest z nami trener gości, pan Radosław Mroczkowski. Witam trenerze. Witam również. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. No nie udało nam się dzisiaj wywieźć żadnych punktów, ale uważam, że może ten początek był taki dla nas, trochę zabrakło koncentracji w tych pierwszych minutach, bo z minuty na minutę mój zespół grał w miarę solidnie i tutaj naprawdę po tej straconej bramce też no, ograniczał atuty Arki, ale też staraliśmy się stwarzać sytuację, chociażby ten do przerwy stały fragment, który Max Hebel wykonywał, to też był, no, było to blisko wyrównania. Uważam, że cały czas po tej straconej bramce dążyliśmy do tego, żeby tutaj stąd jakieś punkty wywieźć i do końca to ciśnienie w meczu było, także z postawy zawodników jestem bardzo zadowolony, mimo że przytrafił nam się na początku taki trochę słabszy moment, gdzie gdzieś tej koncentracji zabrakło przy prowadzeniu piłki i stąd za to zapłaciliśmy dość dużą cenę, ale jest to na pewno mecz taki, gdzie wiele fragmentów takich pozytywnych i też z postawy wielu zawodników, też młodych, którzy wchodzili, jestem zadowolony. Tutaj jeszcze mamy pytanie od Waldemara Mazgaja, nowiny24.pl. Pytanie pierwsze, czy obecność 3 młodzieżowców w 11 i brak w niej podstawowych graczy Jarocha, Wróbla, Mikulicza to był efekt gry o Pro Junior System, czy też były inne powody? Na pewno chcemy też dawać szansę tym młodym zawodnikom. Jest końcówka rundy i też za chwilę musimy myśleć o tym, co będzie dalej. Pro junior, pro juniorem na pewno, ale dzisiaj widzieliśmy też, że ci młodzi zawodnicy wcale tutaj na mnie odstawali, czy też nie zrobili jakichś większych błędów. Cieszymy się, że jak dostają szansę, to na tym boisku też potrafią coś zrobić dobrego dla drużyny. Myślę, że tak było. Zmiany, no, jeżeli chcemy dać szansę tym młodym zawodnikom, to naturalną rzeczą jest to, że ktoś musi na tej ławce usiąść, ale widzieliśmy dzisiaj zmiany w drugą stronę, gdzie też ci zawodnicy wracali, na boisko wchodzili i też tutaj taki manewr był. No właśnie, w drugim jest z kolei takie bardziej stwierdzenie w pytaniu i tutaj odniesienie się do tego, co trener być może przed chwilą powiedział. Zmiany dziś chyba nie pomogły, Bartosz Jaroch grał bardzo niedokładnie, Sebastian Usasz bardzo ryzykownie, wręcz prosił się o drugą żółtą kartkę. Czy takie były założenia, żeby przyostrzyć grę? Nie, myślę, że też jak patrzymy na kartkę Usarza, to też wynikało z tego, że
dostaje młody zawodnik szansę, chce się pokazać, tak, i to chyba wielu młodych zawodników ma na początku, jak wchodzi w piłkę seniorską, trochę taki problem, że musi inaczej zacząć funkcjonować na boisku, ale no, to jest nauka, po to są te minuty, po to są te wejścia, żebyśmy mogli myśleć o czymś dalej, no to też tych zawodników musimy wprowadzać. No i ostatnie pytanie pana Waldemara. Czy czujecie duży niedosyt po tym meczu, zapewne w kontekście już tego końcowego wyniku 0-1? Myślę, że tak, że możemy tak to określić, bo tak jak powiedziałem, początek tutaj zawaliliśmy na pewno, jeżeli chodzi o tą pierwszą bramkę, ale te następne fragmenty uważam, że też zbliżaliśmy się pod bramkę. Było sporo stałych fragmentów, czy po rzutach rocznych mieliśmy też jakieś może nie stuprocentowe sytuacje, ale pachniało gdzieś tym wyrównaniem i szkoda, że nie udało nam się tej bramki zdobyć, bo uważam, że zespół mocno na to pracował i gdzieś byliśmy blisko.